Penitencjaria Federalna Alcatraz, znana również jako Skała, jest symbolem bezwzględnej surowości i nieprzemakalnej izolacji, wznosząc się na wyspie otoczonej rwącymi wodami zatoki San Francisco. W tej nieprzeniknionej fortecy więziono najniebezpieczniejszych przestępców, takich jak Al Capone czy Ma Barker, czyniąc Alcatraz legendą w świecie kryminalnym. W czerwcu 1962 roku historia tego niezłomnego więzienia napotkała kolejny moment napięcia. Trzech odważnych mężczyzn, bracia Anglinowie i Frank Morris, zaryzykowali życie, skacząc w lodowate wody z nadzieją na wolność. Ich śmiała próba ucieczki stała się zagadką, gdyż ani ich ciał, ani śladów po ucieczce nie znaleziono. Lata mijały, a tajemnica pozostawała nierozwiązana. Aż w styczniu 2013 roku Departament Policji San Francisco otrzymał zaskakującą wiadomość tajemniczy list podpisany przez jednego z uciekinierów, Johna Anglina. To odkrycie wstrząsnęło opinią publiczną i skłoniło FBI do ponownego rozważenia sprawy, otwierając nowe możliwości i pytania. Bez pewności co do prawdy, Departament Policji przez lata trzymał list z dala od opinii publicznej i rodziny domniemanego autora. Po gruntownym zbadaniu go w końcu stwierdzono, że istnieje podstawa, aby uwierzyć w treść notatki. Wtedy, w styczniu 2018 roku, Federalne Biuro Śledcze ponownie otworzyło sprawę ucieczki z Alcatraz. To, co czyni tę ucieczkę tak wyjątkową, to fakt, że Alcatraz został zaprojektowany tak, aby ucieczka była praktycznie niemożliwa. Do czasu jego zamknięcia w 1963 roku tylko najbardziej zdeprawowani przestępcy trafiali do tej więziennej twierdzy. Oczywiście to nigdy nie powstrzymało więźniów przed próbą ucieczki. Więc jak dokładnie Anglin i jego towarzysze odnieśli sukces tam, gdzie wielu innym się nie udało? Uwierzysz czy nie, ci złodzieje nie byli pierwszymi osobami na tyle bezczelnymi, by spróbować ucieczki. Przynajmniej kilkadziesiąt więźniów podjęło to samo ryzyko w czasach, gdy Alcatraz był czynny. Spośród wielu mężczyzn, którzy próbowali, dwudziestu trzech zostało szybko schwytanych i wróciło za kratki. Inni nie mieli tyle szczęścia. Przynajmniej sześciu mężczyzn zostało zastrzelonych przez strażników, gdy próbowali realizować swoje plany. Ci, którzy dotarli do wody, utonęli lub zniknęli. John i Clarence Anglin, Franklin Morris i Alan West, byli pierwotnymi członkami grupy czterech osób, które metodycznie wyznaczyły sobie drogę do wolności. Czterej mężczyźni mieli sąsiednie cele i niekończące się godziny, aby doskonalić swój mistrzowski plan. W trakcie dochodzenia ujawniono, że bracia Anglin znali Morrisa ponieważ byli z nim związani kajdankami podczas pobytu w więzieniu w Atlancie Znużeni życiem w więzieniu ci mężczyźni nie mieli nic do stracenia co czyniło ich idealnymi kandydatami do przetestowania czegoś tak ryzykownego pomimo tych trudności zuchwałość i determinacja anglina i jego towarzyszy ostatecznie doprowadziły ich do chwili wyjścia na wolność franklin morris był niczym innym jak geniuszem przestępczym w wieku 11 lat został osierocony i zmuszony do radzenia sobie samemu, przemieszczając się między różnymi domami zastępczymi. Zaledwie po dwóch latach został skazany za pierwsze przestępstwo. Z biegiem lat jego spryt i pomysłowość stale rosły, czyniąc go ekspertem w dziedzinie przestępczości. Po serii uzbrojonych napadów, władze w końcu go dopadły. Spędził pewien czas w Georgii i na Florydzie zanim trafił do stanowego więzienia Luizjany. Niestety dla jego strażników Morris nigdy nie przestrzegał reguł. Ku zdziwieniu wszystkich udało mu się uciec z obozu o zaostrzonym rygorze w Luizjanie. Od tego momentu pozostawał w ukryciu przez prawie rok, ponownie angażując się w swoje wcześniejsze życie przestępcze. Gdy policja w końcu go pojmała, trafił do Alcatraz gdzie spotkał się ponownie z braćmi Anglin. Morris okazał się naturalnym liderem i nie miał problemów z przekonaniem swoich starych przyjaciół, że ma kwalifikacje, by zorganizować drugą udaną ucieczkę z więzienia. Bracia Anglinów pochodzili z Georgii i często się przeprowadzali. Jako pracownicy sezonowi ich rodzice podążali za pracą, by utrzymać rodzinę. Dwa z trzynastu dzieci, bracia Anglinowie, Utrzymywali bliskie więzi, które sięgały znacznie poza okres dorastania. Co roku rodzina przenosiła się na północ na sezon zbiorów wiśni. Tam, w chłodnych wodach jeziora Michigan, bracia anglinowie stali się silnymi i zręcznymi pływakami. Kilka lat później okazało się to kluczowe w ich planach ucieczki z Alcatraz. Naturalnie, John i Clarence byli idealnymi wspólnikami w przestępstwach, gdy osiągnęli dorosłość. Podobnie jak Morris, oboje byli seryjnymi rabusiami banków. Ze względu na swą dyskrecję obaj byli w stanie przeprowadzać rabunki przez wiele lat. Ostatecznie, w 1956 roku zostali schwytani, osadzeni za kratami i przewiezieni do więzienia federalnego w Atlancie. Morris nie był jedynym, który marzył o ucieczce. Kilka razy bracia Anglinowie próbowali uciec z więzienia federalnego w Atlancie. W końcu trafili na Alcatraz, gdzie spotkali się z Frankiem Lee Morrisem. Wspólnie mężczyźni dysponowali pewną wiedzą na temat metod oszukiwania strażników i ucieczki z więzienia. Przyciągając do siebie swego współwięźnia Alena Westa, grupa czterech mężczyzn zaczęła zastanawiać się w jaki sposób uciec z więzienia i przetrwać. Aby dokładnie zrozumieć, jak mężczyźni uciekli z więzienia na wyspie, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, czterech mężczyzn było wśród niewielu przestępców na Alcatraz, którzy nie stosowali przemocy, ponieważ nie mieli historii szkodzenia innym, mogli działać poza zasięgiem radaru i przyciągać mniejszą uwagę strażników więziennych. Ponadto, Alcatraz funkcjonował zarówno jako zakład karny, jak i fabryka. Ci, którzy znaleźli się wewnątrz murów więzienia, musieli pracować przy produkcji mebli, odzieży i butów. Produkując różnorodne towary, mężczyźni mogli powoli, lecz systematycznie gromadzić zapasy na swoją ewentualną ucieczkę. Więc dlaczego dokładnie więźniowie musieli gromadzić zapasy? Ich bardzo skomplikowany plan ucieczki z Alcatraz. Obejmował pozostawienie za sobą ręcznie wykonanych manekinów przypominających ludzi. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, gdzie próby ucieczki prawdopodobnie spotkałyby się z ostrzałem ze strony strażników, w tamtych latach ryzyko było jeszcze większe. Dlatego też ogromne znaczenie miało to, aby personel więzienny przez jak najdłuższy czas nie podejrzewał niczego podejrzanego i pozwalał im działać niezauważenie. Każdy członek zespołu miał swoje własne obowiązki, którymi musiał się zająć przed nocą wielkiej ucieczki. Na barkach braci Anglin spoczywało zadanie stworzenia fikcyjnych głów, aby zapełnić łóżka uciekinierów. Głowy fikcyjne wykonano z dostępnych materiałów, głównie mydła, wosku i papieru toaletowego. Bracia mogli dodać ludzki wygląd swoim kreacjom, Wykorzystując nadmiar włosów zebranych w zakładzie fryzjerskim w Alcatraz. Manekiny były tylko małą częścią planu. Zespół zaprojektował również narzędzia, takie jak kilofy i klucze, wykorzystując do tego przedmioty codziennego użytku, takie jak łyżeczki do kawy. Za ich pomocą kawałki ściany miały być wyłamywane, gdy tylko nadarzyłaby się ku temu okazja. Między godziną 17:30 a 21:00 mężczyznom zapewniono cenne kilka godzin bez nadzoru, aby mogli pracować. Po usunięciu krat wentylacyjnych w każdej z ich cel, mogli rozsunąć istniejącą szczelinę. W krótkim czasie udało im się stworzyć otwory wystarczająco duże, aby mogli przez nie się przecisnąć. Zadanie projektowania tuneli i otworów w fundamentach więzienia. Stało się łatwiejsze ze względu na stopniowe rozpadanie się Alcatraz. Lata ekspozycji na słoną wodę zniszczyły rury, a ciągłe przecieki stopniowo osłabiały struktury murów. W chwili planowania ucieczki więzienie wymagało poważnych napraw w wielu obszarach. Słona woda nawet wyżłobiła cement w fundamentach więzienia. Strażnicy nawet nie zauważyli stukotu i uderzeń więźniów podczas pracy. Było to możliwe dzięki reformom więziennym z lat 60., które pozwoliły więźniom na godzinę muzyki. W tym czasie więzienie było wypełnione hałasem. Gdy tylko było to możliwe, Morris dołączał do kakofonii godziny muzyki, grając na akordeonie. Dźwięk instrumentu doskonale maskował hałas pracujących kolegów z bandy. W końcu więźniowie odkryli, że korytarz serwisowy był praktycznie bez nadzoru. Jeśli mężczyźni mogliby dostatecznie poszerzyć otwory w swoich celach, mogliby się wspiąć na trzy piętra, aby dostać się na dach budynku. Jedyną przeszkodą, którą musieliby pokonać, było podniesienie dużego otworu, aby opuścić budynek. To zadanie wydawało się niemożliwe do wykonania, ale więźniowie postanowili podjąć to wyzwanie. Na początku mężczyźni zauważyli, że większość drzew była skamieniała i zamknięta. Jednak los im sprzyjał. W końcu natknęli się na punkt dostępu, który udało im się otworzyć przy pomocy własnoręcznie wykonanego klucza. Wiosną 1962 roku zarówno bracia Anglinowie, jak i Morris wydrążyli wystarczająco duże dziury, by uciec. Korytarze były klaustrofobicznym koszmarem. Ledwo wystarczająco szerokie, aby przepuścić ludzkie ciało, ale to było wszystko, czego mężczyźni potrzebowali, by zrealizować swój plan. Wydostanie się poza mury stanowiło jedynie połowę wyzwania. Przez wiele miesięcy przygotowań mężczyźni kradli i następnie zszywali improwizowaną tratwę oraz zestaw kamizelek ratunkowych z płaszczy z fabryki. Bez tych zapasów z pewnością utonęliby w zamarzniętej zatoce. Gdy wszystkie elementy planu były na swoim miejscu, jedyną rzeczą, którą musieli zrobić, było czekać, aż Allen West zakończy swoją trasę ucieczki i da znak, że są gotowi do wyjścia. Kiedy West był już gotowy, banda mogła uciec w dowolnym momencie, dzięki wcześniejszemu planowaniu na taką ewentualność. 11 czerwca 1962 roku. West dał pozostałym sygnał, że mogą opuścić swoje cele. Pomimo starannej planistyki mężczyźni szybko odkryli, że nie wszystko potoczy się dokładnie zgodnie z planem. W dniu, gdy banda otrzymała sygnał od Westa, zgasły światła, a plan w końcu został wprowadzony w życie. Nie byli całkowicie pewni, czy odniosą sukces, jednak szanse na przeżycie nie były wysokie. Jednak obietnica wolności była wystarczająco kusząca, by zaryzykować. Adrenalina krążyła w ich żyłach, nie zamierzali ulec własnym lękom. Zamiast tego ulokowali swoje manekiny w łóżkach i ruszyli tak szybko, jak było to możliwe. Niestety, napotkali przeszkodę w trakcie ucieczki. Bracia Anglinowie i Morris mogli łatwo wydostać się ze swoich cel. Jednak nie było to tak proste w przypadku Alena Westa. Pomimo tego, iż dał sygnał bandzie, ewidentnie błędnie oszacował rozmiar wykopanego otworu. Początkowo Morris robił wszystko, co mógł, aby pomóc swojemu wspólnikowi Alenowi Westowi w ucieczce. Próbował przesunąć cement, ale ten ani drgnął. Grupa szybko doszła do wniosku, że West będzie musiał zostać. Mężczyźni pracowali razem nad swoją ucieczką przez wiele miesięcy, więc decyzja o pozostawieniu Westa nie była łatwa. Byli towarzyszami w walce o wolność, a ich wspólne wysiłki i zmagania zbliżyły ich do siebie. Jednak wiedzieli, że nie mają wielu opcji. Gdyby próbowali poszerzyć dziurę Westa na miejscu, na pewno zostaliby odkryci przez strażników, co oznaczałoby koniec ich planów i prawdopodobnie surowe kary. West, zrozpaczony, ale świadomy realiów, pozwolił reszcie iść bez niego, godząc się ze swoim losem jako więźnia. Ostatecznie zostawienie go mogło uratować życie pozostałym. W końcu ciężar jednego człowieka mniej sprawił, że tratwa ucieczkowa była lżejsza i bardziej stabilna. Po przejściu przez tunele mężczyźni weszli do korytarza serwisowego, będącego częścią infrastruktury więzienia. I wspieli się około kilometra po rurach, aby dostać się na dach. Wspinanie się było trudne i niebezpieczne, zwłaszcza w ciemności, ale wiedzieli, że to jedyna droga do wolności. Następnie musieli przejść przez śliski i zdradliwy dach oraz zejść kolejne półtora kilometra po rurach, aby dotrzeć na ziemię. Tego ranka wszyscy mieszkańcy wyspy obudzili się na dźwięk głośnych syren. Co wskazywało na naruszenie bezpieczeństwa. Większość więźniów i personelu była początkowo zdezorientowana, przecież nikt nie mógł znaleźć sposobu na ucieczkę z fortecy. Ale, jak się wkrótce okazało, dokładnie to się stało. Choć Alan West został w tyle, nie porzucił nadziei na wolność. Pracując nad swoją dziurą przez całą noc, w końcu udało mu się przejść i wyjść z celi. Był wyczerpany, ale napędzany adrenaliną i pragnieniem wolności. Natychmiast pobiegł za swoimi trzema wspólnikami, mając nadzieję, że jeszcze ich dogoni. Niestety, kiedy dotarł na dach, oni już odeszli, a tratwa była poza jego zasięgiem. Wtedy stanął przed trudnym wyborem. Mógł wrócić do swojej celi i zapewnić sobie bezpieczeństwo, lub zmierzyć się z zdradliwymi wodami zatoki które groziły niemal pewną śmiercią przez utonięcie lub hipotermię. Po krótkim namyśle, nie chcąc ryzykować niemal pewnej śmierci, wrócił do środka. Allen West czołgał się z powrotem do swojego łóżka i czekał do rana, kiedy nieuchronnie włączą się alarmy. Był zdruzgotany, ale wiedział, że podjął jedyną rozsądną decyzję. Przeprowadzono przeszukanie całego więzienia, i w końcu władze doszły do wniosku, że West był jedyną osobą, która znała plan ucieczki w całości. Był intensywnie przesłuchiwany, ale jego decyzja o pozostaniu prawdopodobnie uratowała mu życie, choć skazała go na dalsze lata w więzieniu. West współpracował w pełni z władzami i dokładnie opowiedział im o planie, który wspólnie wymyślili. Według jego zeznań mężczyźni kierowali się na wyspę Angel, gdzie zamierzali ukraść samochód, Trochę ubrań i ruszyć w drogę, aby zacząć nowe życie. W relacji Westa pojawiła się pewna luka. Nie zgłaszano żadnych kradzieży w ciągu dwóch tygodni po ucieczce. Istnieje możliwość, że mężczyźni nie zdołali przekroczyć zatoki lub wylądowali w zupełnie innym miejscu. Były także inne nieścisłości, które kwestionowały opowieść Westa. Twierdził, że był mózgiem planu ucieczki, mimo że sam nie opuścił więzienia. Niemniej jednak to jego relacja była jedynym źródłem informacji dla strażników Alcatraz. FBI zostało wezwane, aby zbadać miejsce pobytu trójki. Część osobistych rzeczy mężczyzn znaleziono unoszące się w lodowatych wodach zatoki w dniach następujących po ucieczce, lecz ciał nigdy nie odnaleziono. Gdyby mężczyźni wpadli za burtę, prawie na pewno by zginęli ponieważ temperatura w Zatoce San Francisco utrzymywała się na poziomie około minus pięćdziesięciu stopni, niezależnie od pory roku. Według ekspertów dorosły mężczyzna mógłby przetrwać tam około dwudziestu minut w wodzie, zanim jego funkcje życiowe zaczęłyby się załamywać. Ponadto mężczyźni nie byli przyzwyczajeni do zimna, ponieważ więzienie było dobrze ocieplone. Jedynym wskazaniem na to, że mężczyźni mogli zginąć, było pojedyncze zdarzenie, które miało miejsce około miesiąc po ucieczce. Norweski statek zauważył ciało około 27 km od mostu Golden Gate, ubrane w podobny strój do więziennego munduru. Jednak gdy władze dotarły na miejsce, wysiłki FBI okazały się daremne. Po 17 latach dochodzenia dochodząc do wniosku, że mężczyźni prawdopodobnie utonęli w trakcie ucieczki. Niemniej jednak, w końcu pojawiły się wskazówki, przeczące tej teorii. Według dokumentu z 2015 roku, wyprodukowanego przez kanał History, pojawiły się przekonujące dowody sugerujące, że przynajmniej bracia Anglin przetrwali ucieczkę z więzienia. Na przykład rodzina otrzymała ręcznie pisane kartki świąteczne, których treść idealnie pasowała do charakteru pisma braci, choć daty dostawy nie mogły zostać potwierdzone, a rzekome ciało jednego z nich zniknęło już dawno temu. Ostatecznie członkowie rodziny Anglin przedstawili nawet fotografie dwóch mężczyzn, wykonane w Brazylii w 1975 roku. Ekspertom sądowym udało się przeanalizować uważnie te zdjęcia. Bardziej niż prawdopodobne jest to, że ci dwaj mężczyźni to rzeczywiście John i Clarence. Ponadto wyznanie jednego z braci Anglin na łożu śmierci sugerowało, że John i Clarence mogli rozpocząć nowe życie gdzie indziej. Tuż przed śmiercią Robert Anglin przyznał się, że był w kontakcie z nimi do 1987 roku. Choć rodzina Anglinów rzekomo szukała braci, nie wolno im było aktywnie poszukiwać Johna i Clarence'a. Kiedy list napisany przez Johna Anglina został otrzymany przez Departament Policji, wydawał się potwierdzać niektóre plotki, które krążyły przez lata. Wszyscy uciekliśmy tej nocy, ale ledwo, wspominał Anglin. Następnie kontynuuje, wyjaśniając, że Frank i Clarence zmarli w 2008 i w 2011 roku. Anglin także wyjaśnił, gdzie przebywał przez lata. Chociaż niektóre fragmenty notatki były nieczytelne, ujawniono, że większość czasu po ucieczce spędził w Dakocie Północnej i Seattle w stanie Waszyngton. Jedno z ostatnich zdań w liście okazało się być szczególnie poruszające, gdyż Anglin przyznał, że ostatnio przebywał na terenie południowej Kalifornii. Jeśli list jest autentyczny, Istnieje możliwość, że Anglin mieszkał zaledwie kilka godzin drogi od więzienia i udało mu się uniknąć schwytania przez te wszystkie lata. Autor listu twierdził również, że cierpi na poważne problemy zdrowotne walczy z rakiem. To wyznanie zostało ujawnione w nadziei, że Anglin mógłby otrzymać pomoc medyczną, jeśli zdecydowałby się wrócić do więzienia, co bez wątpienia stanowiło nietypową propozycję. List zakończył się próbą negocjacji. Anglin wyraził gotowość ujawnienia swojej dokładnej lokalizacji w zamian za obietnicę, że nie zostanie skazany na więzienie na okres dłuższy niż rok i że otrzyma odpowiednią opiekę medyczną. Jednak zanim policja mogła rozważyć te negocjacje, konieczne było gruntowne zbadanie autentyczności listu oraz analiza, czy można z niego wyciągnąć dodatkowe informacje. Laboratorium pełne analityków sądowych było zapracowane w poszukiwaniu potencjalnych śladów DNA lub częściowych odcisków palców, które mogły pozostać na powierzchni papieru. Specjaliści od analizy pisma ręcznego również zostali sprowadzeni, aby porównać list z próbkami pisma trzech uciekinierów. Po wielu latach trzymania listu z dala od mediów, lokalne media poinformowały, że uzyskane wyniki nie przyniosły jednoznacznych wniosków. Innymi słowy, autentyczność listu nie mogła zostać ani potwierdzona, ani odrzucona, co sprawia, że tożsamość autora nadal pozostaje tajemnicą. W przeszłości marszałkowie Stanów Zjednoczonych sugerowali, że istniała możliwość, iż więźniowie przeżyli ucieczkę z Alcatraz. W przeszłości FBI sugerowało, że istniała możliwość, iż więźniowie przeżyli ucieczkę z Alcatraz. Jednak po opublikowaniu listu, dyrektor oświadczył, że nie uznają notatki za wiarygodną. Mimo wątpliwości, FBI zadeklarowało, że będzie kontynuować śledztwo, aż do uzyskania dowodów na to, że mężczyźni są martwi lub przynajmniej osiągnęli 99 lat. Mimo zbliżającego się kamienia milowego, mało prawdopodobne jest, aby pojawiły się konkretne dowody. W końcu, Dochodzenie FBI zakończyło się, gdy nie udało im się zgromadzić wiarygodnych informacji potwierdzających, że Trio wciąż jest żywe. List stał się publicznie dostępny dopiero wtedy, gdy do lokalnej stacji telewizyjnej dostarczono anonimową kopię. W wyniku tego wydarzenia FBI zostało zmuszone do wydania oficjalnego oświadczenia. Jako jedyna instytucja, która przez lata nadal prowadziła śledztwo w tej sprawie, FBI miało dogłębną wiedzę na temat sprawy po wielu latach dochodzenia. Nie ma absolutnie żadnych podstaw, by sądzić, że którykolwiek z nich zmienił swoje życie i stał się praworządnym obywatelem po tej ucieczce, zadeklarowali. Zainteresowanie ich sprawą znowu wzrosło, a grupa badaczy rozpoczęła analizę warunków, jakie musieliby spełnić więźniowie w nocy ucieczki. Według ich ustaleń, Prąd byłby im przychylny, gdyby opuścili Alcatraz około północy, i istniało duże prawdopodobieństwo, że przetrwają niebezpieczne wody. Z tymi informacjami na uwadze, zrozumiałe jest, dlaczego FBI utrzymywało aktywny nakaz aresztowania mężczyzn przez lata. W 2009 roku jeden z zastępców oświadczył, że organizacja nie rezygnuje z poszukiwań osób. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia.